Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przepis na kurczaka innego niż wszystkie. Jeżeli jesteście już znudzeni zwykłym smakiem kurczaka, zastosujcie ten przepis. Jest to szybki, łatwy przepis. Zapraszam. I od czego zaczynamy? Zaczynamy od nóżek z kurczaka i skrzydełek. Ja sobie pociąłem to wcześniej. I musimy teraz, popatrzcie, podzielić go na mniejsze kawałki. W ten oto właśnie sposób. No i co będziemy z tym robić? Musimy wyciągnąć z niego kość, z tego kurczaka, z tych nóżek. To jest naprawdę łatwe. Przecinacie tylko tutaj, hop, i wyciągacie kość. W ten oto właśnie sposób. Ta kość nam nie będzie potrzebna, ona tylko przeszkadza i przez tą kość naprawdę jest więcej smażenia. Jak już macie tak krótko zrobione, kroicie na kawałki i wrzucacie do miski. Następnie, kiedy moje mięso jest już całe pokrojone, musimy wziąć sobie jedną cebulę. Możecie ją zmielić w blenderze, nie obchodzi mnie to, szczerze wam powiem, bo możecie zrobić jak wam się podoba, albo możecie ją łatwo pociąć. Musicie ją zmiażdżyć przede wszystkim. Kiedy moja cebulka jest już zmiażdżona, wrzucamy ją do całego kurczaka i następnie 3 ząbki czosnku, tak samo musimy drobniutko pokroić i wrzucamy cały ten czosnek razem z kurczakiem. Następnie szczypta soli, troszkę pieprzu czarnego, świeżo zmielonego najlepiej. I teraz to jest sok z ananasa. Jeżeli macie taki sok, użyjcie go, bo naprawdę on zmienia smak całego kurczaka. Oczywiście sos sojowy. Z 3 łyżeczki sosu sojowego, zwykłego. Możecie też użyć magii, pamiętajcie, spoko, czemu nie. I oczywiście 3 łyżki keczupu. Ja nie lubię zbytnio keczupu, ale w tym przepisie naprawdę zmienia smak. No i oczywiście limonka, albo jak kto woli, możecie użyć cytryny. Coś dla dodania kwaśności temu kurczakowi. Do tego 2 łyżki cukru. Cukier na pewno każdy ma w domu. Wrzucamy, mieszamy wszystko razem i marynujemy w ten sposób naszego kurczaka. Popatrzcie, tak to wygląda. I tak zamarynowanego kurczaka od razu wrzucamy na gorącą patelnię. Nie musimy zbytnio dużo czekać, tylko zostawiamy ten sos. Będziemy z niego robić dodatkowy sos. Kawałki kurczaka w tym oto właśnie sosie wrzucamy na gorącą patelnię. Ja tutaj mam taką grillową patelnię, ale możecie w domu użyć zwykłej, nie ma problemu. Odrobiną tego sosu i tu sobie pomalutku smażymy przez około 10 minut z jednej strony. Kiedy mój kurczak już się smaży i nabiera pięknych kolorów, obracamy go. Popatrzcie, to jest ważne, żeby on potrzebuje trochę czasu, no ale oczywiście potrzebuje też nabrać tego koloru. Możecie go zrobić w piekarniku. Hopa. Przewracamy go i smażymy go przez około 10 minut. A tutaj muszę zredukować mój sos. On musi się zagotować i się zredukować, a potem będę go polewał na mojego kurczaka. Dobrze, kiedy nasz kurczak jest już gotowy, doszedł nam na patelni, nasz sos też się zgęstniał, też doszedł nam na patelni, polewamy go lekko tym sosem tego kurczaka. To jest też dobry przepis na grilla. Możecie tak grillować kurczaka. Jest naprawdę dobry, dobry, dobry. No i co teraz? I teraz przyszedł czas na wykładanie. O, popatrzcie. Piękny kurczak, piękne kawałki z kurczaka. Cóż więcej nam potrzeba? Możecie go podawać w ten oto właśnie sposób. Najlepiej do piwa. I na samym końcu pamiętajcie, ten sos ma najlepszy smak. Tak więc, nie mogę doczekać się, kiedy to zjem.
I oczywiście możecie to ozdobić kawałkami zielonej cebulki. Popatrzcie, co gdzie nie gdzie. Możecie to podawać z ryżem, albo do piwa, albo na grilla. I to jest piękny kurczak. Szybki, łatwy i przyjemny. Dziękuję bardzo, życzę smacznego. A po więcej przepisów zapraszam na Facebooka, stronę Kocham Gotować, gdzie możecie mnie polubić, oraz na mój kanał YouTube. Do zobaczenia!